prawie 2 lata temu, może ktoś jeszcze to pamięta, było takie wielkie, spektakularne wydarzenie, zaćmienie Księżyca. Może ktoś to pamięta, ja bardzo dobrze pamiętam, wtedy z grupką znajomych, przyjaciół wyjechaliśmy na Równicę, mówiłem już kiedyś chyba o tym, ale wspomnę. I kiedy patrząc na ten dziwnie zaczerwieniony księżyc, a przecież Biblia mówi o kolorze księżyca, o tym krwistym kolorze, więc patrząc na ten księżyc, przeżywałem to tak bardziej jak turysta być może, ale w końcu tak gdzieś odszedłem od grupki, oparłem się o samochód i tak wyciszyłem się i tak pytam, Panie, co to ma być? Tak tylko przyszedłem i pojadę, czy coś więcej? Jak pamiętacie, bo mówiłem to już kiedyś, usłyszałem głos, który mnie zaskoczył. On brzmiał, obudź się. I dalej było, i budź innych. Powiem tak, że nawet z tym drugim jest prościej. Ale brzmi, obudź się przede wszystkim. Obudź się i budź innych. I powiem wam, że to się ciągnie. Im bliżej mamy przyjście Pana, tym ten głos jest bardziej aktualny. To nie tak, że 2 lata temu go usłyszałem i przechodzi do lamusa, przechodzi do historii, ale on jest coraz bardziej aktualny. Zwłaszcza w związku z tym, że ostatnie miesiące, kto słucha, co Bóg mówi do zboru, ten wie doskonale, że praktycznie non-stop słowo obudź jest do nas kierowane. Jesteśmy wręcz nim bombardowani. Czy to na nabożeństwach niedzielnych, czy na modlitwach, czy poprzez kazanie, czy poprzez słowo prorocze, jakkolwiek. Słowo obudź się lub w innej tam formie jest wciąż i wciąż do nas kierowane. Nie mam czasu, aby teraz gdzieś to wymienić i wspomnieć, które słowa, jakie słowa. Pozwolicie, że liczę, będę liczył na waszą już pamięć, że tak jest. Ale wiecie, powiem tak. W tym, że wciąż to słyszymy, jest niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się do tych słów. Słuchajcie, jak wyjeżdżacie z domu gdzieś, zwłaszcza młodzi ludzie, samochodem, rowerem, co mówi mama? Uważaj. Prawda? Jedź ostrożnie. Jaki to ma wpływ na twoje zachowanie na drodze? Przypuszczam, że żaden. Bo to słyszymy non-stop. To, że usłyszę od mamy, czy żony, czy kogoś tam, jedź ostrożnie, to po 1000 razy to nie ma wpływu. Po prostu usłyszałem. I przecież jadąc, dojeżdżając do pierwszego skrzyżowania, mam to w tyle głowy, co usłyszałem? Na kolejnych skrzyżowaniach wolniej jadę, bo to usłyszałem? Na pewno nie. To tylko zostało powiedziane. I nie ma żadnego wpływu już. I tak może być w duchowej kwestii. Że kiedy Bóg mówi, obudź się i obudź się i obudź się, zaczniemy to tak traktować. A, kolejny raz. I tu jest ogromne niebezpieczeństwo, że pozostaniemy śpiący. A Bóg mówi. I moi drodzy, dzisiejsze moje już króciusieńkie słowo nie będzie polegać na tym, że będę argumentował kolejną potrzebę, choć troszeczkę wspomnę, ale chciałbym, żeby Duch Święty pobudził nas do tego, żebyśmy od wiedzy przeszli do czynów. Abyśmy od wiedzy, od tego, co słyszymy, przeszli do realizacji, do prawdziwego obudzenia się, a nie tylko przyjęcia kolejnej informacji, że trzeba. Efezjan 5:14. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Obudź się, który śpisz. To jest też temat czy tytuł mojego zwiastowania. Obudź się, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Obudź się. Z czego mamy się obudzić? Wiadomo, że nie chodzi tutaj o ten fizyczny sen, bo rano to wiemy wszyscy, jak to często różnie wygląda, zwłaszcza śpiochy mają z tym problem, ale zupełnie nie o to chodzi. Obudź się jest skierowane do naszego serca, do naszego duchowego życia. I wiecie, kiedyś, kiedy 2 lata temu to usłyszałem tam na Równicy, myślałem, że to dotyczy wyłącznie kwestii przyjścia Pańskiego, bo taki był kontekst tego wydarzenia. I tak myślałem, że to tylko o to chodzi. Ale im więcej czasu mija, tym widzę,
że jest dużo szerszy kontekst, dużo szersze spektrum tych rzeczy, w których mamy się obudzić jako indywidualne osoby, jako Kościół. Oczywiście przy kwestii przyjścia Pańskiego jak najbardziej też, ale ten temat już ze względu na czas pominę. Mieliśmy mnóstwo wykładów na ten temat i myślę, że powinniśmy wciąż żyć echem tych słów, które słyszeliśmy wielokrotnie na wtorkowych wykładach, świadomi tego, że Pan przychodzi, że to są ostatnie chwile i musimy przyspieszać, a nie zwalniać w naszym duchowym biegu. Ale tych aspektów, w których się mamy obudzić, jest znacznie więcej. Czy ten temat, który już dziś brat Damian zasygnalizował, do ludzi, którzy jeszcze nie poznali Pana. Wiecie, ja mam świadomość, że są ludzie, nie wiem, czy pośród nas, być może też, ale być może będą odsłuchiwać, którzy tyle już wiedzą, którzy Ewangelię mogą nawet dalej przekazać, bo już ją znają. Problem w tym, że z niej użytku nie zrobili. Są tacy. Powiem, obudź się, na co czekasz? Czas się kończy. Czas się kończy. Więc najwyższy czas to, co już wiesz, w końcu zrobić, bo można się spóźnić. Ale przechodząc do nas, do ludzi wierzących, wiecie, ile my mamy aspektów czy sfer, w których powinniśmy się obudzić, w których Duch Święty woła, obudź się, choćby w kwestii naszej otwartości, aby zwiastować innym. Moi drodzy, Biblia mówi, żniwo wprawdzie jest wielkie. Zaakcentowałem, nie wiem, czy usłyszeliście słowo jest. Nie żniwo będzie kiedyś tam wielkie i się na niego przygotujcie, ale żniwo jest. Dzisiaj jest wielkie. Akurat jest tak, że jest początek sierpnia, pełno kombajnów na polach, więc aktualne. Ale kiedyś to wyglądało inaczej. Wtedy żeńcy wychodzili, wtedy, kiedy to było napisane. I wiecie, kiedy żniwo przyszło, tam nie było dyskusji. Wszyscy domownicy szli w pole. Czy komu się chciało, czy nie, po prostu nie było na co czekać. Kiedy żniwo było, to był priorytet. Nie było innego zajęcia bardziej istotnego, bo mogła się pogoda zmienić, bo po prostu mogło zboże przejrzeć i tak dalej. Więc jeżeli było żniwo, to był priorytet. I nie było dyskusji, że się komuś chciało, czy nie. Jest żniwo do pracy, na pole. A drodzy moi, jak my traktujemy to polecenie? Czyż nie jest tak, że nam się wygodnie żyje od niedzieli do niedzieli, od wtorku do wtorku? A kiedy spotykamy w pracy znajomych? Kiedy przychodzi gdzieś ten moment, żeby otworzyć usta, jak często stworzymy? Nie mówię o wszystkich, bo wielu, wielu to czyni i Bogu dzięki za ich odwagę. Ale jak wielu tworzy? Kiedy można siać. Wiecie, ja nie mówię tutaj o czymś wielkim, żeby robić jakieś zamieszanie i z megafonem latać po ulicy, ale tam, gdzie możesz. Tam, gdzie jesteś żniwiarzem. W swoim domu, w swoim miejscu zamieszkania, w pracy. Tam, gdzie ludzie cię znają. Świadczymy życiem, to prawda. Oby nasze życie było prawdziwym świadectwem. Ale też i naszymi ustami. Nie pozwólmy sobie na to, żeby ciągle szatan nas okradał. I blokował nasze usta wtedy, kiedy możemy nieść nadzieję temu ginącemu światu. Czy jak wiele ludzi czeka? Jak wiele ludzi czeka na choćby słowa nadziei. Może tego nie pokazują, nie mówią, ale taka jest prawda. Żniwo jest wielkie. Obudźmy się. I bądźmy tymi, którzy zaniosą nawet proste słowo Ewangelii dla tych, którzy na to czekają. A w innych aspektach. Wiecie, choćby w kwestii naszego posłuszeństwa. Posłuszeństwa Bożemu Słowu, czy posłuszeństwa temu, co Bóg mówi do nas osobiście. Wiecie, przypuszczam, że do niejednej osoby Bóg coś mówi. Być może, że masz z czegoś zrezygnować, coś porzucić, coś pozostawić. Do innych może mówi Bóg, żeby w coś się zaangażować, żeby podjąć jakieś służby. Może czujesz brzemię, żeby być gospodarzem grupy domowej, czegokolwiek, jakkolwiek. Jak długo już to słyszysz? I co? Obudźmy się. Jeśli Bóg mówi, to Bóg mówi. I nie słuchajmy tego po raz setny, ale zacznijmy to robić, jeśli Bóg mówi. Ale też Bóg przemawia przez Boże Słowo. I im częściej, więcej czytam
zwłaszcza Nowy Testament, tym więcej widzę słów, które mnie konfrontują. Tym więcej widzę słów, o których wolałbym zapomnieć. Tym więcej jest słów, wobec których wolimy spać. No, nie ma szans, żeby przytaczać wiele, ale chociaż jedną myśl, tą, którą niedawno we wtorek była akcentowana. Czytamy: usilnie starajcie się o dary ducha. Usilnie starajcie się o dary ducha. Co to znaczy? Kiedy tak pomyślę o swoim sercu, co robię? Wiecie, słyszymy to, mówimy to, ale gdzie jest realizacja? Co robię, żeby usilnie się starać o dary ducha? Pomyśl teraz o sobie, ja myślę o sobie. Ile postu, ile modlitwy, ile determinacji w to włożyliśmy już. Słyszymy to po raz pierwszy, drugi, dziesiąty, któryś tam i co? Na co my czekamy? I to jest jeden z fragmentów, a jest ich tak wiele. A jakże często po prostu słowa przechodzą, jesteśmy być może nimi poruszeni, ale co dalej? Obudź się, który śpisz, cytuję znów to słowo. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. To jest werset 14. Ale czytam werset 15 i dalej. Ale pozwólcie, że zacytuję z innego przekładu. W piątek na modlitwie to również akcentowałem, ale przecież nie byliśmy wszyscy. Werset 15 według innego przekładu brzmi tak. Uważajcie więc, jak postępujecie. Zobaczcie, tu jest kwestia postępowania. Nie jak myślicie, nie co wyznajecie, co mówicie, co głosicie, ale uważajcie więc, jak postępujecie. Nie bądźcie bezmyślni. Nie żyjcie bezmyślnie, ale starajcie się odkrywać wolę Pana. Bądźcie pełni ducha. Gdzie można właśnie żyć takim życiem bezmyślnym. Tak po prostu, dzień za dniem mija. Praca, obowiązki, wszystko. I tak w kwestii duchowej żyjemy trochę bezmyślnie. A Boże Słowo mówi, nie żyjcie bezmyślnie. Ale uważajcie, macie być mądrzy. Macie wykorzystywać czas. Macie starać się odkrywać wolę Pana. A wola Pana jest podana. Choćby w tym aspekcie bądźcie pełni ducha. Pozwólcie, że widzicie, muszę iść takim ekspresem ze względu na czas. Cofnijmy się do wersetu 5. 5 werset tej samej księgi, tego samego rozdziału. Tak naprawdę od pierwszego wersetu po koniec to jest jeden temat, jeden kontekst. Trudno go teraz tutaj rozważać. Ale werset 5 mówi tak. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła, nieczysta, i teraz uwaga, chciwa, to znaczy służąca innym sprawom zamiast Bogu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. To już przed chwilką zostało przez Sebastiana zaakcentowane. Służąca innym sprawom, a nie Bogu. Moi drodzy, po raz któryś znowu to słyszymy. Odwołam się choćby do ostatniego wtorkowego nabożeństwa. Kiedy już przecież miałem w myślach, w sercu to słowo, którym się dziś dzielę i tak z radością słuchałem to, co brat Damian mówił. Demas mnie opuścił. Umiłowawszy świat doczesny. Umiłowanie doczesnego świata. Priorytety. Priorytety naszego życia. Jakże łatwo potrafimy się zakręcić w to, co jest na bieżąco. Jakże łatwo potrafimy zapędzić się w zabieganiu o doczesność. To nie jest złe. Musimy. Tyle, że nie kosztem relacji z Bogiem. Jeśli to jest kosztem relacji z Bogiem, to już mamy problem. Bo kiedy my zabiegamy o to, zaniedbując Pana, to tak naprawdę zostajemy biedni. Bo nie mamy tak niewiele mamy z tego, co dobędziemy, a tracimy to, co najważniejsze. Moi drodzy, Bóg upomina się wciąż i wciąż o pierwszą miłość, o tą relację z Nim. Już nie będę mówił dalej kolejnych aspektów, ale powiedzcie mi, ile razy to słyszymy. Ja w tym tygodniu naprawdę byłem z tą myślą konfrontowany, ile ja to razy słyszę. Więcej, ile razy ja to mówię. A jak żyjemy? Co robimy?
Moi drodzy, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych. Widzicie tu znak równości? Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych. Czyli duchowy sen równa się duchowa śmierć. Duchowy sen, jeśli nie natychmiast, to w konsekwencji na pewno prowadzi do duchowej śmierci. Nie sposób nie wspomnieć tu to, co apostoł Jan zanotował, co mówi Jezus do jednego ze zborów. Masz imię, że żyjesz. Wyglądasz super. Nikt się nie może doczepić. Może na zewnątrz wszystko jest okej, ale co jest w środku? Czy żyjemy? Moi drodzy, jeśli czujemy, że możemy się pod tym podpisać, pod jednym z tych aspektów lub pod wieloma, jeżeli czujesz, że Bóg mówi do ciebie, obudź się, to po prostu trzeba zrobić. A nie czekać do kolejnej niedzieli, może jakiś gość przyjedzie, może powie znów to samo. I tak sobie to analizujemy, może zapisujemy. I to dobrze, ale w końcu trzeba to zacząć robić. Wiecie, powiem tak, na co czekamy? Co chcemy, żeby Bóg zrobił? Wiecie, to troszkę jest niebezpieczne. To troszkę jest niebezpieczne, bo Bóg może w końcu użyć mocniejszych argumentów niż tylko cichy swój głos. Jakiś czas temu odwiedzili nas goście na piątkowej modlitwie, tak trochę spontanicznie, goście z Syrii, brat George z Syrii, z tłumaczem i tam z innymi. Mówił o swoim świadectwie, o przeżyciach, o tym, jak Kościół w Syrii funkcjonuje, ale to, co nas po prostu dotknęło tak bardzo mocno, że wciąż to słyszę, to on powiedział jedną rzecz. Kościół w Syrii, mówię o Kościele prawdziwie, Kościele Chrystusa, o Kościele, do którego należeli Boży ludzie, prawdziwie wierzący. Powiedział tak, Kościół w Syrii spał, nie do końca zdawając sobie z tego sprawy, że śpi. Nie robił tego, do czego Bóg go powołał. I w końcu Bóg spowodował, że przyszła wojna. Wojna straszna. I Kościół się obudził. I Kościół nagle zaczął robić to, do czego Bóg go powołał. Kościół zaczął nieść nadzieję do ciemnych miejsc. Kościół stanął w miejscu przez Boga dla niego wyznaczonym. Kościół się obudził. Zaczął kochać Boga całym sercem. I wiecie, i najbardziej dotknęło mnie to, co powiedział. Powiedział, że ma przesłanie dla Polski. Mówi, niech się Kościół obudzi. Nie prowokujcie Boga, żeby coś konkretnego zrobił. Ale nie chciałbym, żebyśmy się skupiali tak tylko. Kościół. To brzmi tak bardzo ogólnie. Kościół to ja i ty. Każdy z nas. Więc bierzmy to bardzo indywidualnie. Chociaż już chyba 12 mija, ale pozwólcie na jeszcze jedną, ostatnią myśl w tym jakże szybkim, krótkim rozważaniu. To tak chcę powiedzieć jako świadectwo dla naszej ostrożności. Wiele lat temu to było, ja wiem, że o tym już tutaj wspominałem, ale po pierwsze mieliście prawo zapomnieć, a myślę, że duża część tego na pewno nie słyszała. Już ładnych parę lat wstecz, trudno mi powiedzieć ile, może 10, może więcej, miałem właśnie taki okres w swoim życiu, kiedy wewnętrznie słyszałem właśnie ten głos. Głos wzywający mnie do bliższej relacji z Bogiem. Miałem świadomość, że zaniedbuję. Ale miałem setki wytłumaczeń. Praca po wiele godzin dziennie, mówię o zawodowej pracy, po 10-12 godzin dziennie, potem jeszcze wiele innych obowiązków. Później jeszcze chwyciłem się u siebie w domu malowania dachu, bo trzeba było to zrobić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc miałem usprawiedliwienia. No kiedy? No oczywiście miałem społeczność z Bogiem, ale wiecie, mieć. Sami wiemy, jaka to jest ogromna różnica. I tak to troszkę trwało. Jednego razu, to też zbliżaliśmy się wtedy do wspólnego urlopu. Zostało tam chyba 2-3 dni.
Wtedy malowałem właśnie dach, ale miałem umówioną wizytę lekarską u rodzinnego lekarza z czymś tam. No więc wiecie, no uznałem, trzeba, skoro jest kolejka. Szedłem z dachu, umyłem się, pojechałem szybko, nawet nie pochowałem pędzli, narzędzi, no bo przecież za godzinę jestem z powrotem. I nie wiedzieć czemu pani doktor kazała mi zrobić EKG. Już więcej nie wstałem z tego. Podeszła, kazała leżeć, nie pozwoliła wstać. Byłem zdumiony, co się dzieje. Zaczęła dzwonić, że tu mają pacjenta z zawałem. Nie wiedziałem, że to chodzi o mnie. Wiecie, ani się nie ocknąłem już po raz pierwszy i daj Boże jedyny w życiu. Jechałem karetką na sygnale jako pacjent. I nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Później w szpitalu, podpięty do tych wszystkich kabli, monitorów. Wszystko miga, pika, mruga. A ja leżę i pytam, o co chodzi. Ja powinienem na dachu być. Co ja tu robię? Wiecie, kiedy tak ten cały szum minął, kiedy zostałem sam z monitorami, w końcu zacząłem się modlić. Mówię, Panie, co jest? O co chodzi? Wiecie, co usłyszałem? Usłyszałem, nie bądź jak koń i muł, które wędzidłem trzeba wstrzymywać, żeby nie galopowały. To jest Psalm 32. Ja wtedy nawet nie wiedziałem, gdzie to jest zapisane. Próbowałem się modlić dalej, ale nie mogłem tej myśli odpędzić. Wiedziałem, co to jest. Wiedziałem, że jestem jak ten koń zagalopowany w swoim biegu. W swoim biegu za doczesnością. W swoim biegu nie zważając na Boga. I widzicie, Bóg musiał użyć lejców. Bóg musiał użyć lejców, żeby szarpnąć. Żeby mnie zatrzymać. A to bolało. Co prawda nie okazało się, że to nie był zawał. Inne schorzenie, ale też całkiem niefajne. Chodziło o serce. Dłuższy proces leczenia, dłuższy L4. Pan Bóg z tego mnie wyprowadził. Ale wiecie, to było szarpnięcie lejców. Bardzo mocne. Może zresztą otwórzmy to miejsce, Psalm 32. Nie bądźcie nierozumni jak koń albo muł. Trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować. Lub inaczej mówiąc, żeby powstrzymać ich galop. Czytam z nowego przekładu. Ale wiecie, kiedy w końcu żona mi przywiozła potrzebne rzeczy i Biblię, też popatrzyłem na to słowo i popatrzyłem na werset powyżej. I zobaczyłem, że one są razem. Pouczę cię, wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, na tobie spocznie mój wzrok. To prawda, Bóg chce nas tak prowadzić. Bóg chce nas tak blisko prowadzić. Ale wiecie, nie da się wtedy, kiedy jesteśmy zagalopowani. Nie da się. Nie da się wtedy, kiedy uciekamy, kiedy biegamy, kiedy nie mamy społeczności z Panem. Nie usłyszymy wtedy Jego głosu. Nie usłyszymy wtedy Jego cichego głosu prowadzenia. Wtedy Bóg z miłości do nas, żeby nas ratować, musi szarpnąć. Dlatego, moi drodzy, chcę nas zachęcić. Nie straszyć. Nie straszyć, zachęcić. Warto słuchać Bożego głosu. Warto słuchać Jego cichego, delikatnego, miłego głosu. Po co ma używać mocnych argumentów? I w życiu osobistym, ale też jako Kościół. Słuchajmy Jego głosu. Obudźmy się. Kończąc, jeszcze raz czytam to zdanie. Dlatego czytamy. Obudź się, który śpisz. Powstań z martwych. I ta końcówka. A zajaśnieje ci Chrystus. Och, tu by można było dopiero rozpocząć kazanie. A zajaśnieje ci Chrystus. A zajaśnieje nam Chrystus. A zajaśnieje Chrystus w tobie. Inaczej mówiąc, a zajaśnieje Chrystus przez ciebie. To jest niesamowite, że kiedy my zaczniemy żyć tak, jak Bóg tego oczekuje, w tej bliskiej relacji z Nim, słuchając Jego głosu, to wtedy nawet nie jesteśmy świadomi, co się dzieje w nas. Wiecie, kiedy Mojżesz, o którym wczoraj wspominałem na modlitwie, który zszedł z góry z obecności Pana, pamiętacie? On musiał mieć wręcz twarz zasłoniętą. Tak jaśniała. Tak jaśniał Chrystus, wręcz fizycznie. Wręcz fizycznie Chrystus jaśniał przez Niego.
Moi drodzy, tak więc chcę zachęcić siebie samego, bo również przecież jestem pierwszym odbiorcą tych słów, pamiętając to, co usłyszałem, budź się i budź innych. Więc chcę budzić i siebie, ale również i was. Do tego, abyśmy naprawdę potraktowali poważnie Boży głos. W tych wszystkich aspektach, oczywiście nie powiedziałem o wszystkich, ale w tych, które przecież znamy. Aby Bóg nie musiał używać mocniejszych argumentów. I aby znów nie było, że mówi, a my się przyzwyczailiśmy do tego, jak do sloganu jedź ostrożnie. Niechże nas Bóg błogosławi w tym. Amen.